Domawiamy coś jeszcze? Chyba żartujesz. Na pewno? Już nawet nie chcę wiedzieć, ile pieniędzy zmarnowałeś na tą kolację. Pieniądze nie mają tu wielkiego znaczenia. Cieszę się, że w ogóle udało nam się spotkać. Nic mnie bardziej nie cieszy niż fakt, że wreszcie w jakimś sensie dasz mi spokój. Zmywajmy się stąd. Co masz na myśli? Zobaczę. Wytłumaczysz mi chociaż, gdzie się podziewałeś? Jest coś do jedzenia? Nie zmieniaj tematu. Gdzie byłeś do diabła? Załatwiałem swoje sprawy. Zadowolona? Powiem ci, że mam już szczerze dosyć tych bezsennych nocy, które zmarnowałam na rozmyślanie o tym, gdzie jesteś, co robisz, czy nic ci nie jest i tak dalej. Jestem tym po prostu zmęczona. Nie mam w ogóle ochoty tego dłużej ciągnąć. Jaki to ma sens? Ciągle się nie ma. Nie wiem, co robisz, kiedy jesteś poza domem. Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Dzięki tobie ledwo żyję, bo ciągle się tym wszystkim zadręczam. I moja decyzja jest nieodwołalna. Od dzisiaj to nie jest twój dom. Zrywasz ze mną? Wyjdź. Jeszcze pożałujesz. Za wszystko. Uwierz mi, że naprawdę jestem ciekaw, co cię tam tak fascynuje. Cóż, oglądanie plaży jest uzależnione. Ty jesteś uzależniona od plaży, a ja jestem uzależniona od ciebie. Nie przeginaj. To, że wczoraj rozmawialiśmy, wcale nie oznacza, że możesz pozwalać sobie na takie komentarze. Nie znamy się. Jesteśmy na etapie poznawania. Interesujące. A jednak z moim łóżkiem zapoznałaś się już doskonale. Lepiej skończ, bo się rozmyślę. Idę coś zjeść. Co ty to robisz? Coś się stało? Zerwała ze mną. Miley? Mhm. Dlaczego? Nawet nie masz pojęcia, jak bardzo chciałbym wiedzieć. W takim razie, co w takiej sytuacji zamierzasz zrobić? Po prostu się upić mi jeszcze wszystko w dupie. Whisky? Daj taką, która nie smakuje jak plastik. Czegoś poszukam. Pamiętaj o tym, że jestem stałym klientem, więc nie płacę. Jasne, pamiętam. O, Chris. Hm? Przedwczoraj był tu jakiś facet. Wyglądał na 40-50 lat. Wysoki. Znał moje nazwisko. Mówił, że mam się nie odciągać od obowiązków. Nie mam pojęcia, skąd się urwał. Bardzo dziwny człowiek. Znasz go może? Nie kojarzę. Pewnie za dużo wypił czy coś. Chris, ten typ przyszedł tylko na kawę. O co chodzi do cholery? Ja naprawdę widzę, że coś jest na rzeczy. Tak się śmiesznie składa, że to nie jest rzecz, którą chciałbym się dzielić z dość lekkomyślną koleżanką pracującą w kawiarni. Wiesz, że możesz mi zaufać. Tak, znam go. O cholera, skąd? Z pewnego ugrupowania. Jakiego ugrupowania? Masz więcej łyska? Nie zmieniaj do diabła tematu. Tak się składa, że już to dziś słyszałam. Powtarzam, jakie ugrupowania? Spotykamy się na zioło i tyle. Poza tym od czasu do czasu wybieramy się na automaty. Jestem winien 20 tysięcy dolców. Ot i cała historia. Co? Jak ty zamierzasz to dalej ciągnąć? Ten gość może być niebezpieczny. Nie dramatyzuj, wszystko mam pod kontrolą. Sądząc po ilości whisky, której oczekujesz, chyba jednak nie do końca. Kontroli brakuje ci na równi z rozsądkiem. Coś genialna. Tobie to już do reszty odwaliło, idiota. Zwariowałem. A to akurat celna uwaga. Na twoim punkcie, Loren. A może jednak? Wiesz co, nawet mnie nie denerwuje. W takim razie proponuję kolację. O proszę, to ty jednak potrafisz składać przyzwoite propozycje. No widzisz. A jednak. Na co masz ochotę? Zdecydowanie na coś słodkiego. Dobry wieczór, panie Majer. Co podać? Dobry wieczór. Poprosimy dwie porcje naleśników z sosem klonowym oraz owocami oraz oczywiście dwa kieliszki Meta Rose. Oczywiście, już podaję. Nie wierzę, masz pomoc domową? A i owszem. Czuję się niezręcznie. Nie masz ku temu powodu. A tak w ogóle, to co to za pomysł z tym metem? Co my mamy świętować takim drogim szampanem? Jak wiesz, lubię, że cię na wysokim poziomie. A poza tym świętujemy zawiązanie naszej umowy. Chwilę. Co? Jakiej umowy? Miałem na myśli związek. Traktujesz związek jak umowę? Wyjaśnisz mi, co to ma znaczyć? Po prostu ciągle żyję papierologią. Muszę się odzwyczaić od firmowego języka. Używanie go jest cholernie kulturalne, prawda? Nigdy nie przestaniesz mnie zadziwiać.